polsko-niemiecka łobezka Baba Wielkanocna odbyła się w dniach 24-25 marca 2018 roku w hali sportowo-widowiskowej w Łobrze. Była to 14. edycja Jarmarku Rękodzieła i Wyrobów Wielkanocnych, ale dopiero druga, która była wydarzeniem dwudniowym. Po raz pierwszy przystąpiliśmy do projektu polsko-niemieckiego Interreg. Udało się napisać projekt, uzyskać dofinansowanie. Mamy gości z Niemiec w ramach projektu. Prowadzą warsztaty kulinarne, rękodzielnicze. Także dlatego polsko-niemiecka, ale w dalszym ciągu łobezka Baba Wielkanocna. Spotykają się tutaj niemal wszyscy z naszego województwa i nie tylko. Nie tylko z województwa. Za sprawą dyrektora Łobezkiego Domu Kultury w pierwszym dniu Baby mamy występy artystyczne. Przyjeżdżają zespoły taneczne z całego województwa, ale nie tylko. Nawet z innych krajów mamy Litwę, Łotwę, Białoruś, Niemcy. Także to jest już międzynarodowa Baba Łobezka. Baba jest podzielona na kilka takich paneli w dniu dzisiejszym. Proszę nam opowiedzieć, co to są za panele. Te panele to między innymi warsztaty. Warsztaty kulinarne, wiklinowe, robienie zająca wielkanocnego przez gości z Niemiec w ramach projektu. Są oceniane stoiska poszczególnych gmin oraz palmy wielkanocne, potrawy wielkanocne, do tego jeszcze wędliny oraz wypieki wielkanocne. Mamy gości z Niemiec, dlatego pierwsze zdanie chciałbym im zadedykować. Ich möchte sehr herzlich die Gäste aus Stralsund begrüßen. Są wśród nas, biorą udział w różnych warsztatach, więc będzie można podejść do ich stoisk, zapoznać się. Robił mnie pan, bo wczoraj kolega powiedział do mojej żony: Ewa, burmistrz ma babę. Nie, ta baba jest moja. Ale wielkanocna. Dziękuję, życzymy wszystkim wspaniałej zabawy. Z roku na rok odwiedza to wydarzenie coraz więcej gości oraz wystawców. Kolorowe kramy wypełnione po brzegi świątecznymi ozdobami oraz smacznymi wędlinami zachęcają do zatrzymania się chociaż na krótką chwilę. Jak pan uważa, jaki jest główny cel tych spotkań? Integracja poprzez kulturę, poznawanie kultury narodów i zaszczepienie tej kultury w naszym województwie zachodniopomorskim. A chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wczoraj właśnie z gminy Łobez rozdano 3 baby, czyli 3 pierwsze miejsca. Mali stopniczanie, którzy wyszli jako pierwszy zespół, otwierali jakby tę muzyczną ucztę, pokazali już taką znajomość rzemiosła tanecznego, wrażliwość artystyczną i to cieszy. To jest bardzo cenne, kiedy właśnie młodzież angażuje się w tą tematykę ludową.
Wczoraj mieliśmy przykład, gdzie nie było ani jednego młodego człowieka, jeżeli chodzi o polskich wykonawców. I to jest tak troszeczkę smutne, dlatego że no wiek jednak ogranicza człowieka, natomiast młodzi ludzie niosą życie i tam, gdzie są dzieci, gdzie jest młodzież, tam jest ten żar, ten ogień, ta pełnia, o jaką chodzi w kulturze. Łobez stał się nie tylko regionalnym centrum kultury, ale międzynarodowym centrum kultury. W ubiegłym roku przyjeżdżały tu studentki na przykład z Akademii Sztuki i mówiły, że to dziwne, że one muszą jeździć do Łobza, a nie z Łobza przyjeżdżać na Akademię Sztuki się uczyć. To bardzo dobrze. Tutaj przyjeżdżają wybitne osobistości świata muzycznego, znakomici profesorowie, tu przyjeżdżają wybitni instrumentaliści i tutaj w Łobzie stało się, czyli Łobez stał się takim centrum kultury muzycznej, myślę, że pozaeuropejskiej, bo jeśli przypomnimy sobie także artystów z Azji, którzy tutaj byli, Stuwy konkretnie, no to widzimy, że to już jest światowy wymiar. Największym powodzeniem cieszy się nasz najstarszy konkurs Wypieki i Wyroby Wielkanocne, w którym laureaci otrzymują wspaniałe statuetki Łobezkiej Baby Wielkanocnej oraz cenne nagrody. W dzisiejszym konkursie biorą udział naprawdę wybitni nasi kucharze, amatorzy. Jest w naszej komisji dwóch fachowców, też prawdziwych profesjonalistów, którzy pomagają nam ocenić te potrawy. Sami stwierdzili, że poziom jest jak zwykle wysoki, bywają tutaj co roku. Jesteśmy już po ocenie potraw, za chwilę będziemy oceniać napoje. Jest w czym wybierać. Oceniamy wygląd, smak, estetykę podania, tradycyjność przepisu. No i tyle w zasadzie.
Ihre Firma? Das ist meine Firma, genau. Und was machen Sie genau? Wir sind ein kleines Team, die umherreisen und Leuten das alte Handwerk, das alte Holzhandwerk beibringen. Schnitzen und Pfeil und Bogen bauen, Skulpturen bauen. Wir arbeiten viel mit Grünholz. Ja. Und wieso alte Handwerk? Ja, in der heutigen Zeit wird immer mehr mit digitalen Geräten gemacht. Und wir glauben, dass es auch wichtig ist, mit den Händen zu arbeiten, damit der Mensch sich auf ganze Art und Weise entwickelt. Und wir glauben, dass es auch wichtig ist, mit den Händen zu arbeiten auf die alte Art und Weise, um zu verstehen, wie unsere Vorfahren mal gedacht haben, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, wie die gelebt haben. Wenn wir manche Sachen so machen wie sie, dann können wir vielleicht besser verstehen, warum sie so gehandelt haben, wie sie eben mal gehandelt haben. Wir bauen hier heute einen Osterhasen. Wir sind ja hier auf einem Ostermarkt und der Osterhase und das Ei ist ein altes Symbol dafür, dass der Frühling wiederkehrt, der Sommer wiederkehrt, dass alles wieder wachsen kann. Und ja, so ein Osterhase und Kinder, das gehört irgendwie zusammen und deswegen bauen wir hier mit den Kindern heute einen Osterhasen. Also es ist gut angenommen worden. Am Anfang haben die Leute geguckt, was machen die denn da? Das ist ja ganz was Neues, haben wir noch nie gesehen. Aber dann haben die Ersten mitgemacht, haben gemerkt, es macht Spaß. Und ja, also man sieht ja, der Hase ist fast fertig. Dzięki nawiązanej współpracy międzynarodowej powiatu łobeskiego z powiatowym cechem Rzemiosła Północne Pomorze Przednie, Stralsund, udało się przystąpić do realizacji wspólnego projektu, który został dofinansowany w ramach programu współpracy Interreg 5A Mecklenburgia, Pomorze Przednie, Brandenburgia, Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to Fundusz Małych Projektów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Patronami oraz sponsorami tegorocznej imprezy byli zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak i instytucje z naszego województwa. Na szczególną uwagę zasługują Województwo Zachodniopomorskie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zachodniopomorska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach. Każdego z nas męczy pytanie, jak to jest być łobeską babą wielkanocną?
więc jest to bardzo wielki przywilej dla mnie, tak? Tutaj jest taka energia, jest tutaj tyle ludzi, tyle dzieci. Ja po prostu od tych wszystkich czerpię tą całą radość związaną z przygotowaniem do świąt, z samymi świętami, tak? To jest ogromne wyróżnienie, tego nie da się opisać. Po prostu ja to wspominam później przez następny kolejny rok od baby do baby, bo to już jest moja trzecia baba. Także dla mnie to jest ogromne wyróżnienie i ogromna energia. Chciałabym zaprosić na 15. już babę w przyszłym roku, także w Niedzielę Palmową. Na pewno będę ja, na pewno będziemy wszyscy, będą wystawcy, będzie energia, będzie masę innych przyjemności. Zapraszam serdecznie.